Teraz pokażę, jak zrobić tak zwany reverse of control, czyli taka kontrolka stopy, która daje nieco więcej możliwości niż standardowe IK handle, łapanie ich i przesuwania. Więc na początku bierzemy joint tool i no, nie ma tej geometrii, więc musimy sobie wyobrazić. Powiedzmy, tu jest gdzieś pięta. Wchodzimy pierwszego jointa tam, gdzie jest pięta, później z shiftem przyciągamy po linii prostej. Tam, gdzie jest paleuch, znowu z shiftem, tutaj, gdzie jest ball joint i kostka. Dobra, enter. I teraz to nam będzie odpowiadało za rotację. Powiedzmy, jak chcemy obrócić wokół pięty, ruszamy to. To nam ma niby poruszać całą nogą. Jak to robimy? Zaznaczamy IK handle, później tego jointa P, teraz tego jointa i ostatnia jakie handle joint P. Jak to i działa. Wszystko pięknie. Dobra, jeżeli na przykład chcemy unieść stopę, to bierzemy to i jedzie wszystko pięknie. Dobra, możemy jeszcze zrobić jakieś kółeczko. Nam będzie udawało stopę. No nie miesza się. No rusz się. No już się ruszyło. Dobra. Control Vertex. No tam tworzymy tak na szybko, zanim mi się komputer znowu zawiesi. Taka stopa. Jak ktoś chce, to może coś bardziej wykombinować. Zaznaczamy ruta w Reverse Foot Control. Później nasze spline'a P. Teraz tym kontrolujemy całą stopę. Od razu w tym naszym spline możemy usunąć. Najpierw sfrizujemy, żeby były ładne zera. Usuwamy historię. Tym edit delayed by type history. Ok, ja tu mam na szelfie wszystko poukładane ładnie, pięknie. Możemy jeszcze zmienić naciśnięciu insert i V-ki nasz pivot, żeby był na przykład tutaj, gdzie jest kostka, żeby nam się wtedy jakoś no, ładniej obracało to wszystko. Co robimy jeszcze z tym z naszą krzywą? Nie potrzebujemy scale visibility, no to zaznaczamy tym przyciskiem lock and hide, już nie mamy. I po tego tutaj attribute, dajmy nazwę, nie wiem, foot roll, albo odwrotnie, może tak, no powiedzmy, minimum minus 10, maksimum 10, default 0 i jedziemy. Dobra, jest. Driven key. Wyładujemy jako driver naszą krzywą. Ok, jest. A teraz nasze kości, które będą to ładnie wyginały wszystko. Zaznaczamy wszystkie trzy jako obiekty, które będą kierowane. Foot roll w naszym foot controlu i które to będzie? Rotate Z, ok. Rotate Z, ok. Naciskamy key. To tu widzimy, że tutaj coś się pojawiło, że ten atrybut jest kontrolowany już przez klucze, przez driven key. Przechodzimy do foot rolla, zmieniamy na przykład na minus 10 i teraz pojedyncze jointy. Będzie, że stawiamy nogę na palcach. O, coś takiego. Powiedzmy, prostujemy ją troszkę. Dobra, naciskamy key. Teraz znowu wracamy do foot roll. Już nam się coś robi. Przechodzimy do 10. I teraz zaznaczamy tą główną tego ruta. Reverse foot controla. Obracamy w tył, tak żeby nie przesadzić.
No gdzieś tyle, 45 stopni. Powinno wystarczyć. Naciskamy key. I teraz naszym knurled circle możemy kontrolować naszą stopę, jak będzie się zachowywała. Jak widzimy, wszystko pięknie. I tam oczywiście możemy, nie musimy dawać od 0 do minus 10, tylko jednego. Powiedzmy, jak chcemy przykład w tym momencie albo w tym, nie wiem, na przykład to ten joint był na zerze, a ten tylko się wygiął, to może jeszcze bardziej. No, nie ma żadnych problemów. Zaznaczamy to, wszystko jest gitara, naciskamy. Futural minus 3,6 będzie coś takiego. A później dopiero wszystko ładnie staje i prostuje. Jest 0. Schodzimy. No i widzimy, że tylko ta pięta chodzi. Później dopiero rusza i ten paluch. Mniej więcej tak to się robi, jak tam ktoś chce, to może sobie coś bardziej zaawansowanego zrobić, ale na tym mniej więcej polega foot control. Ok, dzięki.